Cześć wszystkim, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na film dotyczący tak naprawdę aktualizacji tego, co robiłam miesiąc temu, a mianowicie 15 listopada przesadzałam część moich roślin do ponu lechuzy, czyli do semihydroponiki. To był mój tak zwany pierwszy raz. No i chciałabym Wam podzielić się z Wami, jakie są rezultaty tego przesadzenia, czy rośliny mają się dobrze, czy ładnie rosną, czy wytworzyły się korzenie hydroponiczne, jak to wszystko wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do meritum i pokażę Wam, jak się mają te rośliny, które wtedy przesadzałam po miesiącu czasu, chciałabym Wam wyjaśnić jeszcze i pokazać jedną rzecz, bo przy okazji pokazywania tych roślin pomyślałam sobie, że jak już działamy coś z lachuzą i coś się dzieje przy tych roślinach, to przesadzę sobie kolejne dwie rośliny, dwie alokazje do lechuzy, które posiadam. A posiadam je mianowicie dlatego, że ostatni filmik o dostawie zagajnika nastąpiła pewna pomyłka. Od razu Was przepraszam, ale pomyłka troszeczkę nie z mojej winy. Z winy tylko mojej, dlatego że nie przyjrzałam się dokładnie roślinie, którą otrzymałam. Chciałam jak najszybciej nakręcić film o dostawie, pokazać Wam te rośliny, pokazać Wam moje emocje. Nie przyjrzałam się, tu też chciałam to na szybko zrobić, bo mam małego synka w domu, a on absorbuje mnóstwo czasu. No i się nie przyjrzałam, a na drugi dzień dopiero obejrzałam roślinę i okazało się, że zamiast mojej ukochanej i wymarzonej alokazji azlanii otrzymałam alokazję, ale Cuprea Red, którą Wam pokazywałam wówczas. Tak ona się miewa teraz, wygląda świetnie, ja już ją wtedy parę dni później przesadziłam do lechuzy. Wygląda świetnie. Tutaj odrzucam jednego listka, ale to dlatego też, lechuza może swoją drogą, ale dlatego też, że wówczas rozwijała tego liścia, który po prostu jest przepiękny. Pokażę Wam go troszkę bliżej. Jest przecudny. A ostatnio też wykiełkował taki nowy listek. Troszkę mniejszy, ale równie piękny. Ja myślę, że on jeszcze troszeczkę urośnie. Także ma dwa nowe liście, pięknie sobie radzi. Pokażę Wam, bo tak naprawdę ona jest w tej lechuzie chyba 2 tygodnie. 2 tygodnie, a pokażę Wam, co się dzieje tak naprawdę u niej. A dzieje się mianowicie to, już mam na mierze. Dzieje się mianowicie to, że ona już wypuściła mi pierwszy korzeń hydroponiczny. Także naprawdę jestem w szoku, jak ona sobie świetnie radzi w tej lechuzie. No i przede wszystkim, jak mówię, wygląda na to, że będzie puszczać liść za liściem. Oby tak było dalej. Także dostałam tą przez pomyłkę i oczywiście zgłosiłam reklamację do sklepu i później po kilku dniach otrzymałam paczkę. Ja miałam nadzieję oczywiście, że to jest już ta moja alokazja, o której marzyłam. Okazuje się, że nie, bo dostałam znowu z racji pomyłki sklepu, otrzymałam zupełnie inną alokazję. To jest alokazja Antoro Velvet. Ona ma bardzo ciemne liście. Z daleka wygląda niepozornie, natomiast jak się przyjrzymy bliżej, to te liście wyglądają jak całkowicie sztuczne i pokryte są całe kutnerem, takim meszkiem. Są takie miłe w dotyku, takie misiowate, Antoro Velvet. Zobaczcie, to jest alokazja kolekcjonerska, piękna roślina. No nie planowałam jej, nawet powiem szczerze, przyznam się szczerze, że nie wiedziałam, że taka jest. Nawet aktualnie już jest u mnie, cieszę się z tego, że ją posiadam. Oczywiście tutaj po negocjacjach ze sklepem wszystko zakończyło się już dobrze. No i w końcu otrzymałam swoją ukochaną alokazję azlanii, taką malutką. Miewa się na razie jako tako, powiem Wam szczerze, ona już kilka dni jest u mnie. Chciałam zobaczyć, jak się miewają korzonki. Przy okazji tego, że właśnie działam z lechuzą, to te dwie alokazje razem z Wami chciałam właśnie przenieść sobie do lechuzy. Także zapraszam do oglądania. Pierwszą z roślin, którą chciałam Wam pokazać, taką aktualizację po miesiącu czasu, jak ona się miewa, to jest alokazja Black Velvet. No jak widzicie, ma się świetnie, ogonki liściowe ma sztywne. Jeżeli chodzi o aklimatyzację do lechuzy, to nie widziałam, żeby coś złego się z nią działo.
Poza tym, że odrzuciła jednego liścia i tutaj odrzuca już drugiego. Ale mi się wydaje, że to też jest powód temu, że w trakcie przesadzania on kiełkował ten listek. Ten liść kiełkował wówczas, a on się później rozwinął już w lachuzie. No i zobaczcie, jaki on jest duży. On jest tak w zasadzie, znaczy ja nie mam dużych rąk, ale on jest wielkości mojej ręki tak naprawdę. No i jest przepiękny, więc na pewno wymaga od niej masę energii. No i tamte listki na pewno poświęciła ku niemu. Jeżeli chodzi o korzonki hydroponiczne, ja w międzyczasie, bo troszeczkę wyszło mi na pleśni na spodzie lechuzy, więc troszeczkę tam tą lechuzę jeszcze przebierałam, wymieniałam, przeczyszczałam jeszcze raz. Także ja tam troszeczkę tej lechuzy z wierzchu zebrałam i widziałam, że tamte hydroponiczne korzenie się zrobiły. Zrobiłeś ładnie, ranersy dalej rosną. Zmieniłam teraz katrę, bo chciałabym jednak Wam pokazać, jak wygląda alokazja Black Velvet po tym miesiącu. Dobrze sobie. To są rośliny, które przesadzałam, jak pamiętacie, ze zwykłego podłoża do hydroponiki, więc dobrze jest mimo wszystko zerknąć po miesiącu, jak te korzenie się tam mają, czy nie pogniły, ewentualnie te, które są pognięte, usunąć. Sprawdzić te hydroponiczne, więc zajrzymy sobie do niej tak na szybko. Mam nadzieję, że ona mi nie będzie miała co za złe, że do niej zaglądam, że nie grzebię, że tak powiem, że coś tutaj robimy. Także delikatnie spróbujemy sobie ją wyjąć z tego podłoża. No i zobaczcie, przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o ranersy, które były, zobaczcie, tutaj mamy nową bulwę, tutaj mamy bulwę kolejną. Jeżeli chodzi o, o tutaj pięknie raner sobie rośnie i jeżeli chodzi, powiem Wam, o korzenie, to dotykając i patrząc na nie wszystkie, usunę ten kawałek, bo to jest niepotrzebne. Patrząc na nie wszystkie, wszystkie mają się świetnie, powiem Wam. Nic nie ma tu przygniętego, nic nie ma miękkiego. Bardzo ładnie sobie rośnie. Jestem naprawdę mile, mile zaskoczona. Tak się zastanawiam, czy te bulwy już sobie stąd zabrać. Może tą jedną. Tą jedną bulwę sobie stąd zabiorę, będę sobie ją ukorzeniała, a tą jedną zostawię. I ten runner, który sobie ładnie rośnie, i nie będę go na tą chwilę w ogóle ruszać. O, tutaj jest runners, który ładnie rośnie, nie będę go ruszać, niech sobie tutaj dalej jak najbardziej rośnie. No i co, wsadzamy tą alokazję z powrotem. Korzenie, nie ma żadnych w ogóle przygniętych korzeni, więc naprawdę super. Wsadzamy ją z powrotem do swojego miejsca. Mamy drugą alokazję, którą wówczas przesadzałam. To jest alokazja Dragon Scale. Jak widzicie, również ma się bardzo dobrze. No i tutaj ten listek też wówczas kiełkował dopiero, jak ją przesadzałam. Ona też odrzuciła jednego listka, poza tym nic złego się nie dzieje i ten liść nowy już się rozwinął. On już jest znacznie większy niż wcześniejsze. Bardzo ładnie rośnie. Jedyne, co u niego zauważyłam, próbowałam podpytać kilka osób, co mu może być powodem, że on na tym liściu, nie wiem, czy będzie to teraz dobrze widać, jak nie zrobię zdjęcie w przylice, ma takie bardzo jasne, jaskrawe, zielone plamki na sobie. No, te plamki nie znikają, one się nie pogłębiają, ale się pojawiły.
Być może właśnie to wynik jest tego przesadzenia, taka odpowiedź na nowe warunki. Trudno mi powiedzieć, jeżeli wiecie, czym one mogą być spowodowane, to będę wdzięczna za wszelkie komentarze. A jeżeli chodzi o korzonki, już Wam spróbuję pokazać. O, tutaj mamy najlepszy przykład już tego, jak ładnie sobie korzenie hydroponiczne wyszły. Tutaj mamy jeden taki, już z nawet takimi mniejszymi korzonkami, także bardzo ładnie sobie ten Dragon Sky daje radę. No i tak się... I tak on wygląda. Także z niego również jestem bardzo zadowolona. Teraz troszeczkę zmienimy kwestię alokazji. Kolejną roślinę, którą wówczas przesadzałam, to były sadzonki Raphidophory tetrasferne. Zobaczcie, jak ona świetnie wygląda. No i tutaj ogromne zaskoczenie dla mnie, bo w lechuzie, mimo tego, że dosyć głęboko te sadzonki posadziłam i się zastanawiałam, czy dobrze zrobiłam, ale mimo wszystko w tej lechuzie ta sadzonka, która miała tylko tego liścia i tego, wypuściła mi o taki nowy listek. Co prawda on nie jest wycięty, nie ma żadnych wycięć na sobie, ale jest przesłodki, przekochany i przede wszystkim jest nowiusieńki, sam wyszedł w tej lechuzie. A tutaj w lechuzie już z kolejnej prawdopodobnie sadzonki wychodzi zupełnie kolejny nowy liść. Także wszystko fajnie tutaj się kształtuje, wszystko fajnie rośnie, wszystko z nią w porządku i powiem Wam, że ona bardzo szybko mi zareagowała na nowe warunki i wypuściła piękne tutaj piękne korzenie już na zewnątrz hydroponiczne. No z tym na pewno nie miała problemu, bo ona wcześniej była korzeniana już w wodzie, więc tutaj żadna wielka rewelacja, ale że one są już widoczne tak na zewnątrz, to już jest coś. Raphidophora tetrasperma ma się świetnie i świetnie sobie rośnie. Jeszcze chciałabym Wam pokazać kilka dni po 15 listopada, już bez Waszego udziału, tutaj przepraszam, przesadziłam sobie swoją Marantę Fascinator Tricolor do lechuzy. I jak widzicie, też bardzo ładnie rośnie. Ona, przyznaję się szczerze, odrzuciła dwa liście i zżółkły. No ale reszta ma się dobrze, wszystko z nią w porządku. Nawet do tego stopnia powiem Wam szczerze, że tak, tutaj mamy, nie wiem czy będzie to widać, tutaj jest jeden liść wychodzi i tu jest drugi. Także dwie rurki mamy już wyciągnięte na zewnątrz, dwa nowe liście za niedługo już się rozwiną. Także super, bardzo się też z nim cieszę. Jeżeli chodzi o korzonki, zajrzymy jak to wygląda z korzeniami. Czy coś mam na zewnątrz, żeby Wam pokazać? No typowo na zewnątrz nie, ja tu widzę w środku, że te korzonki tutaj są. No niestety na pewno na kamerze nie będzie tego widać. Ale widzę, tak, jest na pewno, że te hydroponiczne korzenie już sobie wypuściła, więc świetnie sobie daje radę. Zresztą po tych rurkach z nowymi liśćmi to chyba najlepiej widać. Więc Maranta Fascinator Tricolor też bardzo dobrze sobie chwali semihydroponikę w lechuzie. Jeszcze jedną roślinkę, którą chciałam Wam pokazać, to jest pieniążek Pila peperomidis, który przesadziłam do lechuzy parę dni wcześniej, dosłownie chyba z 5 dni wcześniej niż te rośliny, które Wam teraz pokazuję. No i ma się świetnie, powiem Wam. Jak go przesadzałam, to miał chyba 3 listki. To był ten listek, ten i ten. Teraz jest ich znacznie więcej, mnóstwo. Jak każdego dnia jak patrzę, to mam wrażenie, że codziennie jest jakiś nowy liść. Super, sobie daje radę, świetnie rośnie, nie ma z nim problemu. No jeżeli chodzi o korzonki, nie wiem, czy to będzie widoczne. Ja od razu uprzedzam, że ja go mam w dziwnym pojemniczku, bo ja nie mam go w koszyczku hydroponicznym, tylko w przerobionej butelce po mleku dla mojego syna. Ale wygląda to troszkę dziwnie.
I pieniążek ma bardzo cieniutkie te korzonki, więc będzie ciężko je troszkę uchwycić na kamerze. Nie wiem, czy będą one widoczne, ale jest ich tutaj po prostu mnóstwo. Tutaj jest kilka takich korzonków na zewnątrz, już powychodziły. Także też bardzo dobrze sobie radzi w tych nowych warunkach i jestem bardzo mile zaskoczona, jak świetnie wręcz rośnie mi ta góra. Już go odstawimy na miesę. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy przesadzać pieniążka do hydroponiki, to nie ma co się zastanawiać. Naprawdę świetnie, świetnie sobie w tych warunkach radzi, tylko rzeczywiście bardzo ciężko oczyścić mu korzonki, żeby go przenieść do samej hydroponiki. Ale jeżeli pokonamy ten krok w miarę możliwości, oczywiście bardzo dużo przy czyszczeniu tych korzonków straci, bo mają naprawdę cieniutkie, delikatne, to sobie da radę. Uwierzcie mi na słowo. No zresztą widać po nim, jak to wszystko wygląda. Chciałabym Wam pokazać jedną rzecz. Jedną roślinę, którą wówczas również przenosiłam do lechuzy, to jest Monstera Monkey Mask. Jak widzicie, troszeczkę tutaj pozmieniałam u niej, bo ja ją jeszcze raz przesadzałam, dlatego że dokładałam do niej, bo wtedy miałam tylko tą jedną sadzonkę tutaj, jeden stożek wzrostu był. Do tego dokładałam później zakupioną w zagajniku dodatkową sadzonkę. Okazało się, że ta sadzonka ma dwa stożki wzrostu, tutaj jest jeden i tu drugi, więc dołożyłam je wszystkie razem, żeby ładnie się prezentowały. No jak widzicie, taki no nie palik, tylko taką ala podpórkę zrobiłam, nie za pięknie wygląda, ale na tą chwilę musi wystarczyć i myślę, że jest ok. Jeżeli chodzi o wzrost i co się dzieje w lechuzie, jak pamiętacie z filmiku, ja ją przesadzałam wtedy dlatego, że coś się z nią działo. Ona mi po prostu zarzucała liście, odrzucała te liście. Od momentu przesadzenia do lechuzy nic się nie dzieje. Wręcz mam wrażenie, że odżywa. Wszystkie listki są ładne, zielone, a dodatkowo bardzo ładnie rośnie. Ten liść to jest nowy już, który wypuściła w lechuzie, już go dawno rozwinęła, a tutaj ta sadzonka już tutaj wypuszcza kolejnego, kiełkuje nowy listek. A jeżeli chodzi o te, które jakieś 2-3 tygodnie temu, 2 tygodnie, dosadziłam do niej, te z zagajnika, one też cały czas rosną, powiem Wam szczerze. Tutaj jest listek, który też niedawno się rozwinął. Tutaj już widzę, kiełkuje kolejny. No i w tym drugim pędzie ten listek też jest zupełnie nowy, taki malutki. I tam powolutku widzę, ale no nie będzie widać na kamerze, też widzę, że coś zaczyna się dalej dziać, więc rośnie rzeczywiście teraz już w zastraszającym tempie, bardzo ładnie, także no super, super, jestem zadowolona z tych przenosin, no naprawdę widzę, że to jej wręcz przeciwnie do tego, co się działo wcześniej, bo wcześniej, jak mówiłam, odrzucała liście, teraz nie, a wręcz przeciwnie, zaczęła mi bardzo ładnie rosnąć. Liście są piękne, duże, zielone, więc no super, super decyzja i jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o korzonki, to powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy będzie widać, bo ona ma dosyć dużo, ale nie, są korzonki. Teraz Wam pokazuję tylko, o, woda leci. Tutaj mamy przykład jednego korzenia, który nam wyszedł na zewnątrz, to korzeń hydroponiczny, także bardzo fajnie, szybciutko sobie się tu udomowiłam, wszystko z nią w porządku i oby tak dalej. Teraz, moi drodzy, kilka słów na temat bulw alokazji, bo ja wówczas przy przesadzaniu alokazji poli postanowiłam, bo miałam wtedy z przesadzania trzy bulwy, ja te trzy bulwy postanowiłam sobie oczywiście ukorzenić i zrobiłam taki mały eksperyment. Tak samo dla siebie, dla Was chciałam sprawdzić, jak to się będzie miało, bo słyszałam, że rzeczywiście bulwy alokazji można od razu ukorzenić w lechuzie. I tak, dwie bulwy alokazji wsadziłam do zwykłego perlitu, tutaj troszeczkę karamzytu jeszcze drobnego, ale głównie jest to perlit. I jedną bulwę wsadziłam sobie od razu wtedy do lechuzy. No i zobaczcie, jakie są rezultaty. Minął miesiąc czasu i bulwa, która od razu była w lechuzie, zobaczcie, jakie piękny już ma liść. Jak to wszystko pięknie rośnie. Cudownie. One, te bulwy trzymałam u mnie w łazience, bo tam jest najcieplej. Ja nie mam maty grzewczej, po prostu tam jest grzejnik, jest, że tak powiem, najcieplejsze pomieszczenie.
No oczywiście były zamknięte do czasu, jak nie były takie wysokie i mogły być zamknięte w pojemniku, to były. No i tak wygląda teraz liść bulwy alokancji, która rosła od razu w lechuzie. A tu mamy dwie bulwy, które rosły w perlicie. One oczywiście też listki już tutaj wypuszczają, już te listki kiełkują ze stożków wzrostu, no ale jeszcze są malutkie, prawda? Jeszcze nie są tak rozwinięte. Także wniosek mój jest taki, że jeżeli ktoś chce ukorzeniać bulwę alokazji i ma w domu do dyspozycji lechuzę, jest to bardzo dobry pomysł na ukorzenianie. I nawet bym powiedziała, że troszeczkę szybciej się ukorzeniają i szybciej po prostu rosną, więc jak najbardziej bardzo dobry pomysł. I w tym czasie, poza tymi bulwami, które dałam dopiero ukorzeniania, w tym czasie też, jak pamiętacie, przesadzałam sobie bulwę alokazji, która miała kilka drobnych korzonków, miała tam niewielki taki, mniej więcej takiej wysokości stożek wzrostu, nic poza tym. No i zobaczcie, minął miesiąc tego przesadzenia i zobaczcie, jaki piękny ma liść. Po prostu jest przepiękny. Ja już wtedy jej nie trzymałam w ciepłych, fajnych warunkach. Była po prostu stałą resztą roślin. No i tak wygląda nowy listek z bulwy alokazji Poli. Przepiękny, przekochany. A tutaj mamy matczyną alokazję Poli, o której cały czas mówię. Z której są te wszystkie bulwy, które pokazywałam. Ona ma się świetnie, odrzuciła po przeniesieniu do lechuzy jednego liścia, tak naprawdę od razu, ale od tamtej pory już nic złego się nie dzieje, te liście mają się bardzo dobrze, te ogonki liściowe są bardzo sztywne, jest wszystko w porządku i nawet bardzo w porządku, bo tu już wypuszcza mi jednego, nie jednego, nawet dwa. Dwa liście, może z tej strony będzie to lepiej widać, o, tutaj są dwa. Dwa nowe liście już się szykują, kiełkują, także naprawdę ma się dobrze. Do niej zajrzymy, bo chciałam ją przenieść do znacznie większego koszyczka. Razem z tą bulwą i tymi dwoma mniejszymi, żeby zrobić sobie miejsce na inne rośliny i ten koszyczek przeznaczyć na alokazję azlanii, którą otrzymałam niedawno. Także zapraszam już teraz do przesadzania. Mam sobie miskę, żeby tutaj już zająć się tą alokazję Poli, już sobie wyjmiemy i zajrzymy, jak ona wygląda w środku, jakie ma korzenie, jak sobie świetnie daje radę. Troszeczkę mi szkoda ją teraz ruszyć, ze względu na to, że puszcza te nowe liście, ale z drugiej strony no, potrzebuje miejsca i to będzie najlepsze wyjście. Na zewnątrz liścia żadnego nowego nie widzę, ale w środku widzę, że ma je sporo i dużo. Więc powolutku, delikatnie sobie wyjmę. No i zobaczcie, korzenie są po prostu przepiękne. O, tu jest nowy runners, także już niedługo będą, i tu też jest kolejny, także o, świetnie sobie daje radę. Pod spodem też jest kolejny, także z tego co widzę, o, tu jest kolejny, także widzę, już mam cztery nowe runnersy, będą cztery nowe bulwy, a korzonki mają się po prostu świetnie. O, tu jeden troszkę zgnił, taki starszy. Przy okazji ją sobie przejrzę, jak te korzenie się mają. Ten jest twardy i mocny. Ten też już jest hydroponiczny typowo. Tutaj, o, tu jeszcze jest taki stary troszkę, który zgnił. Podgnił, o. Ten też jest taki dosyć miękki. O, widzicie? Odpadają takie korzonki, które rzeczywiście są te stare, których roślina nie przystosowała do hydroponiki, wiadomo. O, ten jest mocny i twardy. Ten wygląda na to, że również. Końcówka tego jest taka.
Tu może do tego większego nie jest tak łudne. Ten jest w porządku. Ten też również. No i te wszystkie reszty już jest mocne, twarde korzonki. Świetnie wyglądają, prawda? Pięknie. Masia, ok. To jest najważniejsze. Ja sobie na razie tutaj włożę do tego pojemniczka. Zmieniłam sobie kolor, żebyście lepiej widzieli, co się tutaj będzie działo. Na początek będziemy przesadzać sobie Amber Velvet do nowego koszyczka do lechudzy. W związku z tym przede wszystkim musimy ją wyjąć z tego podłoża i oczyścić prawidłowo korzenie. Więc na początek sobie ugniatamy z każdej strony doniczkę i delikatnie pozbywamy się podłoża, żeby lepiej wyszła, to wiadomo, trzeba troszeczkę mocniej ugnieć z każdej strony doniczkę. O, i zobaczcie. Tak wyglądają mi korzonki. Ma bardzo delikatne, cienkie te korzenie, w związku z tym będzie tu troszkę zabawy, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. No i delikatnie, o zobaczcie, tutaj będzie nowa bulwa, idzie nowy runners. Super, bardzo się cieszę, że coś się będzie u niej dobrego dziać, zwłaszcza u niej. Mój nieoczekiwany nadbytek. Ale jest, jest. Nie, naprawdę, powiem Wam, że ona z daleka nie robi wrażenia, ale jak się podejdzie do niej bliżej i spojrzy się na te cudowne liście, jeszcze raz spróbuję Wam pokazać. Nie wiem, czy aparat to akurat tak fajnie złapie. To robi niesamowite wrażenie. A tym bardziej ten dotyk tego misia jest czymś niesamowitym. Ja tutaj staram się z tych korzonków jak najwięcej tej ziemi usunąć ręcznie, na sucho, że tak powiem. I za chwilkę, na chwileczkę Was przeproszę i przejdę sobie pod kran, pod bieżącą wodę i tam już te korzonki domyję sobie bardziej. Tak to wygląda. Teraz na chwileczkę Was przeproszę i pójdę ją sobie domyć już pod bieżącą wodą. Za chwilkę do Was wracam. Przy okazji przesadzania do lechudzy, jak wiecie, jak mówiłam, przełożę sobie od razu tą alokazję Azlani. No i wspólnie z Wami zobaczę przede wszystkim, jak wyglądają jej korzenie. Jak widzicie, ja dostałam bardzo malutkiego maluszka. Tutaj nawet ten listek troszeczkę tak na końcu jest przysuszony. Powiem Wam, że jak ją otrzymałam, to ona mdlała w oczach i bałam się, czy w ogóle da radę, no ale podlałam i widzę, że troszeczkę odzyskała swojego turgoru. Ten mały listek na pewno pójdzie na straty, dlatego że on tutaj, nie wiem, czy będzie to widać, został już chyba przy dostawie, jak był pakowany, to niestety ten mały listek jest tutaj podłamany, więc no raczej nie przetrwa. No i znowu ugniatamy doniczkę i powolutku, delikatnie, zwłaszcza takie maleństwo, wyciągamy roślinę. Nie chcę dłużej czekać, powiem Wam szczerze, od razu ją przesadzę, bo właśnie bardzo jestem ciekawa, jak się mają jej korzonki. Delikatnie usuwamy ziemię. No, ziemia jest dosyć fajna, jest bardzo dużo perlitu, ale ja chcę ją mieć w lechudzie. Chociaż słyszałam, powiem Wam, że z alokazją Adlani w lechudzie troszeczkę przeboju jest. Ona tak nie za bardzo, jak reszta alokazji, chce się zadomowić w tym, w
tej hydroponice, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Wierzę, że damy radę. Trzymajcie kciuki w każdym bądź razie, żeby się udało. Tak delikatnie trzeba te wszystkie korzonki oczyścić. Też, jak widzicie, robię to na sucho, ręcznie, delikatnie. Jeszcze za chwilkę może troszeczkę jeszcze to zrobię pędzelkiem, na razie tylko palcami, a za chwilkę jeszcze przejdę i oczyszczę ją dokładniej pod wodą. No jak widzicie, żadnej bulwy, żadnego runnersa nie ma, no bo jest to maleństwo, więc na razie wszystko jeszcze przed nią. Delikatnie oczyszczamy. Ale powiem Wam, że nawet ma bardzo ładne korzonki. Także powiem, podsumowując zakupy zaganika, no teraz no jestem zaskoczona. No, powinnam się też cieszyć, bo z tak naprawdę jednej okazji, którą zamówiłam, mam trzy. No i bardzo się cieszę. Oczywiście tam dogadałam się po prostu ze sklepem, żeby było wszystko w porządku, żeby oni nie byli bardzo stratni. No i ja, chociaż ja jestem tutaj najmniej stratna, no chyba, że w miejsce. Ale powiem Wam, że no, trzeba im przyznać, że rośliny, które są u nich, mają naprawdę fajne ukorzenienie, fajne systemy korzeniowe, naprawdę są w dobrym stanie, więc naprawdę zakupy u nich dalej, mimo tych tak naprawdę dwóch teraz pomyłek, serdecznie Wam polecam. Dobrze, no dalej już nie będę jej tu męczyć, nie chcę tutaj, chcę jednak najmniej ją tutaj ruszać. Korzonki są w miarę oczyszczone, tak wyglądają, także naprawdę ma ładne korzenie, jak na takiego maluszka. No i teraz znowu Was przeproszę i idę pod kran oczyścić ją lepiej. Zaraz do Was wracam. Dobrze, już do Was wróciłam. No i tak wyglądają oczyszczone korzenie Antero Velvet. Nie są bardzo, bardzo, bardzo cudownie oczyszczone. Lechuza nam to wybaczy. Wolę tak, niż bardzo jej uszkodzić korzenie. Więc no, czasami jakieś tam bardzo duże oblepienie korzeni można wybaczyć. Nic nam się złego nie stanie. Będzie wszystko w porządku. Także tak wyglądają te korzonki oczyszczone. No i cóż, wsadzamy ją do tego koszyka. Więc sypię sobie, ja to oczywiście również tą lechuzę jeszcze przepukałam. No i sypiemy troszeczkę na spód. Umieszczamy naszą roślinę. Można te korzonki troszeczkę, o, tak. I teraz dosypujemy lechuzę. Zobaczcie, pięknie wygląda. W nowym podłożu, nowym medium, super. Mam nadzieję, że będzie rosła zdrowo. Dobrze. Teraz przygotujemy sobie, jak mówiłam, ta alokazja poli będzie w znacznie większym już koszyku. To już jest koszyczek 15. No i tutaj na spód oczywiście już mam przepłukaną, porządnie przepłukaną lechuzę przygotowaną, także dajemy ją sobie na spód. A tutaj zobaczcie, wyjąłam właśnie bulwę alokazji, którą też będę tutaj wkładać, tą właśnie, którą miesiąc temu wsadziłam do lechuzy. Zobaczcie, jak się pięknie ma, jakie ma piękne korzonki. No i ten jedna listek. Super wygląda, prawda? No, korzenie są przepiękne. Ma się świetnie. I do tego koszyczka, bo tutaj jeszcze sobie przygotuję lechuzę,
bo mam troszeczkę za mało. Do tego koszyczka wsadzamy tą naszą alokazję Aslani. Także ją sobie tutaj będę posypywać teraz. No i tak wygląda nasza alokazja Aslani w lechuzie. Teraz tylko oby rosła sobie dalej. Nie robiła żadnych psikusów. Włożymy ją sobie do osłonki. Pięknie. Do Was wróciłam, bo dorobiłam sobie lechuzy, także już możemy dokończyć sadzenie tej alokazji. No i znowu na dnie dajemy. Zawsze pamiętamy, że przynajmniej połowa tego koszyczka była wypełniona lechuzą. Dopiero wkładamy roślinę, żeby te korzenie nie dotykały wody, którą będziemy napełniać osłonkę. Tutaj mamy oczywiście już mniejsze ryzyko, bo ta roślina już jest miesiąc w lechuzie, w hydroponice, więc no nie muszę za bardzo już tego tak pilnować, ale mimo wszystko ja sobie to jeszcze przypilnuję. No i tak, wsadzamy na początek może tą właśnie dużą poli. Korzenie są sprawdzone, wszystkie są już ok. Ja sobie ją raczej tak głębiej wsadzę, bo będę czuła się spokojniej, że będzie fajnie zasadzona w miarę wzrostu, nie będzie z niej nie będzie żadnych problemów, nie będę musiała znowu na nowo jej gdzieś tam przesadzać. No i tutaj dorzucimy sobie te dwie mniejsze bulwy. O, i pamiętacie, te z perlitu jeszcze. Ja sobie troszeczkę to rozruszam. O. I postaram się delikatnie tą bulwę z tego perlitu wyjąć. O, jak ona się tam mi daleko usadowiła. A ta druga. O, z tą drugą nie ma żadnego problemu. Jeszcze muszę sobie tylko oczyścić ją z tego perlitu. Z tym nie ma żadnego problemu. Tak wygląda ta bulwa. Jak widzicie, korzonek nie jest bardzo duży, ale ja się nie martwię, bo wiem, że dzięki tamtej wcześniejszej bulwie, że spokojnie i ta sobie da w lechuzie radę, więc to nie ma żadnego problemu. I taką bulwę sobie tutaj wsadzę. O, odłamę ten kawałek, bo on i tak by zgnił, więc ten już sobie odłamę. I tutaj może usadowimy akurat tą. O. Jeszcze będę oczywiście przesypywać. No i jeszcze jedna. I jeszcze jedna bulwa, może tak sobie umieszczę. Gdzież ona, ten korzonek? O, tutaj aż. Dobrze. I to sobie damy tutaj. Też ją obierzemy z tego perlitu. No i taka. Ta tym razem ma takie korzenie, już troszeczkę większe. No i wsadzamy ją też. Może jak ta jest tu, to tą sobie dam troszkę z tyłu. No tutaj z tej strony. O. I teraz mogę sobie na spokojnie je wszystkie przesypać. Ja troszeczkę przestawię, dam sobie tu bliżej. O, na razie to musimy zabezpieczyć korzonki. I tak ten koszyczek wygląda. Proszę bardzo. Proszę, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Mamy tak, alokazję poli, alokazję antorowe lewet i alokazję azlani przesadzone do lechuzy. Dobrze, moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Jak widzicie, wszystkie rośliny, podsumowując, mają się świetnie, świetnie sobie radzą w hydroponice. Nie żałuję tej decyzji. No jest mi też troszeczkę łatwiej nad nimi zapanować, czy je przylewam, czy też nie. No tutaj wiadomo, sytuacja jest wiadoma.
Także jeżeli ktoś się zastanawia nad semihydroponiką, nad lachuzą, to serdecznie każdemu takie rozwiązanie polecam. A za dzisiaj serdecznie jeszcze raz Wam dziękuję. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji kanału i oczywiście zapraszam na kolejny film. A na teraz życzę Wam miłego, cudownego dnia i do zobaczenia wkrótce. Cześć!